Trwa czwarta konferencja Drugie życie budynków Polska i Europa Środkowo-Wschodnia. Przed nami kolejne panele dyskusyjne, kolejne spotkania i kolejne prezentacje. Nie ma co ukrywać, że ostatni rok całkowicie zmienił nasze życie i dotyczy to także rynku nieruchomości. Co z trendami, które już dobrze znamy? Czy one zyskały na sile, czy wprost przeciwnie? A może pojawiły się nowe, dotąd nieznane trendy? Właśnie o tym chcemy rozmawiać w trakcie naszej kolejnej sesji zatytułowanej A jakże? Trendy. Ale na początek kolejna prezentacja. Prezentacja nosząca tytuł Nowa rzeczywistość, nowe potrzeby. Trendy w sektorze nieruchomości biurowych. A tę prezentację przygotował i przedstawi dla Państwa pan Grzegorz Chmielak, partner zarządzający Knight Frank Polska. Dzień dobry Państwu, dziękuję za tą możliwość, abym zaprezentował, jak postrzegany jest sektor biurowy przez naszą firmę. Jestem partnerem zarządzającym, pełniącym obowiązki partnera zarządzającego w firmie Knight Frank, ale jednocześnie chciałem powiedzieć, że odpowiadam za wyceny nieruchomości w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i doradztwo. Stąd też oczywiście ten sektor biurowy jest jednym z sektorów, którym się zajmujemy, ale jest oczywiście bardzo, bardzo bliski. Natomiast oczywiście firma nasza koncentruje się na tym sektorze w swojej działalności w Polsce i w tej części Europy. Będę mówił o trendach, tak jak zostało wspomniane, natomiast chciałbym zasygnalizować, że podstawą naszej, mojej dzisiejszej prezentacji będzie przede wszystkim raport, a właściwie wyniki raportu, który już drugi raz nasza firma wydała. Była to druga edycja raportu nazwanego Your Space, który został opublikowany w roku 2021, a dotyczy właśnie trendów, nastrojów, które pojawiły się wśród najemców sektora biurowego po COVID. Te trendy, o których będziemy mówić, w naszej ocenie i takie płyną wnioski z tego raportu, pojawiły się już wcześniej. Natomiast sam COVID i pandemia niestety przyspieszyła, przyspieszyła te zmiany, czy wymusiła wręcz te zmiany. Co jest ciekawe i na co chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że raport, który prezentuje te wyniki, został opracowany na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 373 firm, zatrudniających ponad 10 milionów osób na całym świecie i obejmował firmy o zasięgu globalnym, regionalnym, lokalnym i krajowym, mniej więcej po 1/3. Jakie wnioski płyną z tego raportu? No, wniosek pocieszający dla wszystkich. Biura są nam dalej potrzebne. Tak stwierdziło 90% ankietowanych respondentów. Jednak duża część z nich stwierdziła, że tak naprawdę wpływ pandemii i wpływ zmian, które dotyczą przestrzeni biurowej, a właściwie transformacji sposobu pracy, będzie widoczny w okresie najbliższych kilku lat i to tak naprawdę odpowie nam na rzeczywiste zapotrzebowanie na powierzchnię biurową firm. Wyniki, które uzyskano w badaniu, no nie są do końca jednoznaczne. Musimy stwierdzić, że w perspektywie trzech najbliższych lat 30% respondentów sygnalizuje i przewiduje zwiększenie zapotrzebowania na powierzchnię biurową, między innymi ze względu na wejścia na nowe rynki. 35% zaś spodziewa się zmniejszenia zapotrzebowania na powierzchnię biurową, a i taka sama ilość utrzymania na tym samym poziomie. Co jest istotne, około 70% respondentów uważa, że pandemia wymusi zmiany. Około 10% wolumenu zajmowanej powierzchni całkowicie w stosunku do dzisiejszego stanu, czy stanu, kiedy były te firmy badane. I tutaj mamy do czynienia z kierunkiem albo zmniejszenia, albo zwiększenia powierzchni o te 10%. Warto to podkreślić. Należy też powiedzieć, że 34% respondentów wskazuje jako istotny element obniżenia, redukcji kosztów zajmowanej powierzchni o 10%.
Zajmując się dalej tematyką, czy biuro jest nam potrzebne, musimy sobie zdać sprawę z tego, że już czas, kiedy przebywaliśmy po 5 dni w tygodniu w biurze, to już historia. Tak naprawdę firmy zaczęły okres covidowy, tak, i doświadczenia w okresie covidowym nadspodziewanie, można powiedzieć, dobrze zaimplementowały pracę zdalną. Przebiegło to bardzo sprawnie w ponad 60% badanych firm. I teraz pozostaje pytanie tak naprawdę, jaką strategiczną funkcję dla firm będą pełnić biura, czy w ogóle nieruchomości? I zadaliśmy to pytanie właśnie naszym respondentom, z czego wynika, że rozważane są jakby trzy, bym powiedział, główne aspekty. Pierwszy aspekt to jest taki, że biuro czy centrala, tak, jest to element prestiżu i kultury organizacyjnej firmy. Tak odpowiedziało około 10%. 43% badanych wskazywało, jeśli chodzi o nieruchomości, na element kosztowy, bardziej redukcję kosztów zajmowanej powierzchni. Natomiast 37% ankietowanych odpowiadało, że to dobrostan pracowników, współpraca zespołów i pracowników i rozwój pracowników, jak i utrzymanie ich w organizacji jest dla nich kluczowe w związku z biurem, z posiadaniem biura. W tej chwili można powiedzieć, że dominuje system hybrydowy pracy. Jest to taka nowa normalność. Aczkolwiek obserwowaliśmy już w roku 2018 trendy idące w kierunku tak zwanego workspace experience, czyli stworzenia miejsca pracy, czy projektowania miejsc pracy, które koncentrują się na człowieku, na współpracy, interakcji i technologii, która ma wspierać właśnie tą współpracę pracowników. Niektóre firmy, jak zaobserwowaliśmy, wdrażają modele quasi-hybrydowe, czy też jakieś modyfikacje tych modeli hybrydowych. Jest to model pracy z dowolnego miejsca choćby, wdrażany głównie w firmach zajmujących się technologią i obszarem IT, jak i model tak zwany hub and spoke. Model znany z transportu, z branży transportowej, z lotnictwa, z kolejnictwa. Polega to na tym, że mamy do czynienia z jednym głównym biurem i biurami satelitarnymi, które są zlokalizowane bliżej miejsca zamieszkania pracowników i ułatwiają przez to interakcję, współpracę zespołową, czy też przełamywanie właśnie różnego rodzaju silosów w organizacji. Warto też wskazać, że te zmiany covidowe, jak i transformacja systemu sposobów pracy, wśród 38% badanych pojawił się taki wniosek, iż prawdopodobnie wymusi to relokację centrali firmy w okresie najbliższych 3 lat. I jak się okazuje, nadrzędnym trendem, który obserwujemy i obserwowaliśmy już wcześniej, o czym wspomniałem, jest człowiek. Human-centric design, czyli człowiek w centrum uwagi. To jest sposób projektowania organizacji biur, który, tak jak wspomnieliśmy, wspomaga pracę zespołową, interakcję pomiędzy zespołami, jak i pracownikami. I tutaj trzeba wskazać, że około 55% badanych wskazało, iż w najbliższych 3 latach ilość miejsc przeznaczonych do tak zwanej pracy wspólnej wzrośnie. Oczywiście tutaj pojawia się konieczność nowych rozwiązań technologicznych, o czym będziemy mówić chwilę później, które będą wspierać właśnie zarządzanie takim sposobem i organizacją pracy. 47% z ankietowanych, to warto wskazać, również oczekuje, że jakość powierzchni biurowej będzie
się poprawiać, będzie rosła w kontekście oczywiście i wykończenia, wyposażenia piór w odpowiednie zaplecze, powiedzmy, techniczne, tak, czy fitauty. Ale głównymi kierunkami, takimi, które zaobserwowaliśmy w czasie tego badania, które można powiedzieć są priorytetowe, to są trzy obszary. Trzeba tu wskazać bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i rozwój inteligentnej technologii. Zaczniemy od aspektów związanych z zrównoważonym rozwojem. To jest taki aspekt, gdzie oczywiście liderzy firm zdają sobie sprawę z tego, że zrównoważony rozwój to nie tylko kwestia dobrego wizerunku firmy, ale również wiąże się ona po prostu z dobrym biznesem, tak, z redukcją śladu węglowego przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o ambicje, czyli widzimy, że te ambicje troszeczkę się mijają również ze zrozumieniem tego, jaką rolę pełnią nieruchomości w tym zakresie, czy w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. Jak się okazuje, 40% globalnej emisji dwutlenku węgla, za 40% emisji globalnej emisji dwutlenku węgla są odpowiedzialne nieruchomości, budynki. To jest to proces oczywiście wytwarzania, eksploatacji. W związku z tym no, firmy uważają, że stawianie sobie celu, tak, bo 40% ankietowanych firm wręcz przyjęło sobie za cel osiągnięcie do roku 2030 celu zerowej emisji. I tutaj oczywiście nie można oddzielić teraz kwestii związanej z decyzją co do jakości zajmowanej powierzchni, tak? Natomiast no, jest tu kwestia też zrozumienia przez firmy, ja bym powiedział, tego, że w ich portfelach powinna się pojawić więcej certyfikowanych czy tak zwanych zielonych budynków. I tutaj z naszych badań wynika, że około 37% ankietowanych firm widzi ten cel jako jasno określony. Natomiast 2/3 zankietowanych chodzi o pracowników tych firm, nie jest do końca świadome tego celu. Więc tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, że ambitny cel postawiony przez firmy, czyli 40% firm deklaruje zerową emisję, wymaga tutaj bardzo dużej ilości pracy ze strony zarówno właścicieli budynków, deweloperów, jak i doradców, pracy przede wszystkim edukacyjnej. I tutaj warto wskazać na aspekt, nad którym no, może nie będziemy się dalej rozwodzić, ale chciałbym zasygnalizować, że większość powierzchni biurowej, właściwie 80% nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce to są budynki certyfikowane. PLGBC szacuje, że 94% powierzchni biurowej w Warszawie to budynki certyfikowane, ale jaka ilość z nich jest rzeczywiście budynkami zeroemisyjnymi, to jest oczywiście inny temat i co należy zrobić, żeby te budynki były rzeczywiście zeroemisyjne. Następny aspekt to jest aspekt technologiczny, czyli tak zwany smart. Rozwiązań smart, które widzimy, że rysują się jako bardzo istotne. Istotne z punktu widzenia również dostarczania odpowiedniej ilości danych dla właścicieli firm, dla zarządzających, aby odpowiednio w sposób optymalizować czy podejmować decyzje w zakresie wynajmu czy zajmowania powierzchni. Wiąże się to oczywiście w sposób naturalny z kosztami eksploatacji biur, ale taki aspekt technologiczny smart ma również znaczenie, jeśli chodzi o pracowników.
firm. Dzisiaj ważne jest to, aby pracownik miał dostęp do różnego rodzaju aplikacji choćby, które w jakiś sposób będą pozwalały choćby monitorować jakość powietrza, sprawdzać temperaturę, czy też zarządzać innymi elementami jego stanowiska pracy. No i aspekt bezpieczeństwa, aspekt, który jest wskazywany jako oczywiście ten najbardziej istotny, bo tutaj prawie 30% ankietowanych wskazało, że pandemia wywrze na zawsze, czy wyznaczy na zawsze pewien kierunek zmian, jeśli chodzi o strategię w zakresie nieruchomości dla firm. Chociaż około 30% twierdziło, że nie będzie to miało może wielkiego znaczenia. No paradoksalnie tutaj te odpowiedzi były na tyle zróżnicowane, powiedzmy niejednoznaczne, ponieważ to zróżnicowanie widzieliśmy w zależności od tego, jak przebiegała pandemia, czyli głos wyraźniejszy i że tak powiem bardziej donośny brzmiał z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, natomiast Azja, która wcześniej się uporała z pandemią, no tutaj jakby nie podnosiła tego aspektu. No i oprócz takich elementów, o których w zakresie bezpieczeństwa myślę, że każdy by wskazał jako oczywiste, czyli choćby sprzątanie, częstsze sprzątanie powierzchni wspólnych budynków, tak? Częstsza wymiana elementów klimatyzacji, wentylacji, czy też częstsze ich konserwowanie, to tutaj temu aspektowi bezpieczeństwa również towarzyszył aspekt tak zwanego dobrostanu pracowników. No i tutaj trzeba ten dobrostan rozumieć jako wprowadzenie odpowiednich dogodnień, udogodnień, tak, z naciskiem na dobre oczywiście samopoczucie pracowników. To się wiąże z tym, że oczywiście firmy czy budynki dzisiaj zapewniają, czy w części zapewniają dostęp do terenów zielonych, do świeżego powietrza, do stref relaksu czy też odpoczynku zapewniających tak powiedzmy kontemplację, tak z wytchnieniem od sieci, od dostępu do sieci Wi-Fi chociaż, ale to też oczekiwanie pracowników na promowanie różnego rodzaju programów edukacyjnych, czy na wprowadzenie programów edukacyjnych, które no, mają promować zdrowy styl życia i pracy. I te elementy, element bezpieczeństwa, tak, w ocenie autorów raportu jest takim aspektem, który można nazwać jako element nowej umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Patrząc zatem na trendy, które się pojawiają, one no, w efekcie wszystkie służą dzisiaj człowiekowi, czyli nadrzędny cel human-centric design, jak i również zrównoważony rozwój, czy też opcje, czy też rozwiązania smart i safe, generalnie mają służyć polepszeniu jakości pracy i tak zwanego dobrostanu pracowników, co oczywiście przekłada się na cele, bym powiedział, bardziej nadrzędne, tak, cele, które firmy, te, które postawiły sobie cel zeroemisyjności, tak naprawdę na pewno doskonale no, zdają sobie z tego sprawę i wprowadzanie tych różnych, bym powiedział, aspektów związanych z ESG, czy też tak zwanym 3P, czyli People, Planet, Profit, to są cele, które wszystkim będą przyświecać, myślę, że przy projektowaniu biur i lokalizacji tych biur w kraju, na świecie, z punktu widzenia firm, które w różny sposób rozwijają swój biznes, czy globalnie, czy lokalnie. Z mojej strony właściwie to wszystko, co chciałem powiedzieć na bazie wyników raportu, który oczywiście jest też dostępny w sieci. Zachęcamy do
lektury, do kontaktu również z nami w kontekście wszelkiego rodzaju doradztwa w zakresie powierzchni biurowych. Nowe trendy w sektorze nieruchomości, biurowych nieruchomości. Za nami ta prezentacja, którą przygotował dla nas i przeprowadził pan Grzegorz Chmielak, partner zarządzający Knight Frank Polska. A teraz przed nami dyskusja. Dyskusja o trendach. Czas więc rozpocząć kolejną dziś sesję. Sesję Trends. Z ogromną przyjemnością witam moich gości. Dzień dobry panowie. Pan Adam Jędrzejewski, founder and CEO Polska Parkuje, mobilne miasto, huby mobilności. Dzień dobry. Pan Jacek Hutyra, Climate Officer, Orange Polska. Dzień dobry. Pan Robert Kostro-Olechowski, Software and Automation Segment Promoter, Team Lead, CEE Region Siemens. Dzień dobry. Ja zauważyłem, że z roku na rok te tytuły są zawsze coraz dłuższe, ale mam nadzieję, że to zawsze świadczy o awansach. Pan Konrad Płochocki, członek zarządu i dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Archicom, członek zarządu Polskiego Oddziału Urban Land Institute. Dzień dobry. Imponujące Dzień CV, panie. Imponujące CV. Pan Paweł... Chyba nadmierny ten opis już. Pan Paweł Prasuła, prezes zarządu EEP. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie, to proponuję, że na początek takie pytanie, które zaadresuję do wszystkich panów i proszę o taką konkretną odpowiedź. Jakie trendy w ocenie panów najsilniej wpłyną na rynek nieruchomości w tym najbliższym czasie? To może zacznijmy od pana Adama Jędrzejewskiego. Jeśli chodzi o trendy, no to trudno przejść obojętnie wokół tego, co się dzieje, czyli zmienia się trochę sposób, w jaki pracujemy, żyjemy i jak się przemieszczamy. Wydaje mi się, że to jest trend. Dużo więcej zastanawiamy się, co jest efektywne, jak przemieszczać się z A do B w sposób i inteligentny, i ekologiczny, i wygodny. I
to jest ten trend, który ja zdecydowanie patrzę w kontekście nieruchomości komercyjnych i w ogóle nieruchomości naszych miast. Jeszcze biorąc pod uwagę, jaka teraz rozgorzała dyskusja w Warszawie, prawda? Kiedy się słyszy, że chcą zwężać ulice i tutaj, że tak powiem, już dwa obozy się rodzą, tych, którzy są za i tych, którzy są przeciw. No dobrze, pan Jacek Hutyra, a jaka jest pana odpowiedź na to pytanie? Nie słyszymy pana Jacka. Panie Jacku, nie słyszymy. O, teraz się udało. W sensie, ale wreszcie zadziało się coś takiego typowego w dobie online'u. Czy mnie słychać, czy mnie widać? Świetnie. Pan Jacek Hutyra. Nie słychać. Nadal nie słychać. Nadal nie słychać. Ale pan Jacek nas słyszy z tego wniosek, bo reaguje na nasze komentarze. Nie słychać. Proponuję kolejną osobę. Dobrze. Ja nie wiem, od czego to zależy w takim razie. Po pierwsze pandemia, po drugie ochrona środowiska. Krótko. Bardzo krótko, rozumiem. Ale może jednak tutaj spróbujemy coś rozwinąć w tym kontekście. Znaczy, pandemia bez niespodzianek. Trochę jak było widać we wstępnej prezentacji. Przede wszystkim rozumienie wartości czasu, zmiana podejścia do modelu pracy, zmiany przestrzenne w lokalizacji, w modelu funkcjonowania jako geograficznym przedsiębiorstw. No, ochrona środowiska, no po prostu nie da się przejść obojętnie obok wyzwań, które są przed nami i to coraz bardziej widać i będzie widać jeszcze bardziej na co dzień w zarządzaniu nieruchomościami i sposobu, w jakie firmy w nich funkcjonują. Czyli według pana takie trendy najsilniej wpłyną na rynek nieruchomości, a co do powiedzenia w tym temacie ma pan Robert Kostro-Olechowski? Ja myślę, że mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z tym punktem safe, o którym mówił pan Grzegorz w tej prezentacji wstępnej, ponieważ w związku z pandemią no, musimy zapewnić tym użytkownikom biur jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i tą gwarancję tego bezpieczeństwa, że przychodząc do biura oni są jednak bezpieczni, pracując w tych przestrzeniach. No i także taki trend związany z czynieniem tej przestrzeni pracy jak najbardziej atrakcyjnym dla tych użytkowników biur, ponieważ w ostatnich miesiącach, roku, dwóch lat przeżyliśmy taką bardzo dużą transformację, gdzie tak naprawdę to użytkownicy biur mają teraz ten luksus, kiedy wybierają sobie, czy chcą przyjść do biura, czy nie. Dlatego biura muszą się coraz bardziej postarać, aby tych użytkowników do siebie ściągnąć i zachęcić. Dlatego ten trend związany po pierwsze z zapewnieniem bezpieczeństwa, a po drugie wszelkiego rodzaju well-being tak zwanego, moim zdaniem będzie kluczowy w najbliższych miesiącach i latach. A tu pozwolę sobie dopytać pana, bo jeden z naszych gości, to gość zagraniczny, Jeff Rizem, wspomniał właśnie o czymś takim, że w jego ocenie, jeżeli ludzie będą przychodzili do biura, to będą przychodzili 2-3 razy w tygodniu. No, pan tutaj mówi o tym, że to biuro ma być bezpieczne, ale też pan uważa, że to będzie tak, że te dni biurowe to będzie raptem kilka dni w tygodniu, a nie wszystkich 5? Absolutnie. Według mnie w większości przypadków, powiedzmy prac umysłowych, użytkownik będzie mógł wybierać dni, kiedy przychodzi do biura. To już widzimy osoby, które pracują w korporacjach, może nawet w średniej wielkości firmach, widzą już ten trend, gdzie można tak naprawdę wybierać, kiedy przychodzimy do biura. Może to być 2 dni w tygodniu, może to być 3 dni w tygodniu, ale coraz rzadziej mamy do czynienia z takim obowiązkiem przychodzenia do biura każdego dnia. Coraz, przynajmniej z naszego punktu widzenia, z mojego punktu widzenia, coraz rzadziej taki trend obserwuję. Więc zdecydowanie idziemy w stronę elastyczności i w stronę pozwolenia użytkownikowi biura zadecydowania, czy chce przyjść do biura, czy jednak woli pracować sam w określonych proporcjach. Bardzo dziękuję. Pan Konrad Płochocki. Ja jestem zdecydowanie mniej przekonany co do takiego trendu rzeczywiście, o którym państwo powiedzieli. Dosłownie w tym tygodniu Apple ogłosił, że cofa swoich pracowników do biur, a jednak jest to branża IT, czyli jakby ta, która w największym stopniu mogłaby być tą branżą pracującą zdalnie. Głównie to są indywidualni specjaliści, a firma tego typu dochodzi do wniosku, że nie, to właśnie zderzanie ludzi rodzi kreatywność i wtedy powstają jednak najlepsze projekty i efektywność taka długoterminowa rośnie.
No i to potwierdza coraz większa liczba badań, że o ile na początku pandemii lockdown i przejście na pracę domową tak fantastycznie zadziałał i byliśmy świetnie zmotywowani, ale i ta efektywność spada z biegiem czasu, bo jednak przy okazji prac domowych zaczynamy zajmować się również obowiązkami domowymi, wrzucimy pranie, sprawdzimy, coś ugotujemy, robimy różne inne rzeczy niezwiązane z naszą aktywnością zawodową. Oczywiście ewidentnym plusem i benefitem jest oszczędność czasu, jaki tracimy na dojazd. Natomiast ewidentnie ja od początku byłem przekonany i myślę, że będziemy obserwowali ten trend jednak w dużo większym stopniu w nadchodzących miesiącach, że nie da się przekazać na przykład wiedzy młodym pracownikom, którzy przychodzą do firm, zbudować takich dobrych, współpracujących i dobrze działających zespołów, jeżeli ci ludzie nie spotkają się, nie pójdą razem po południu na drinka czy na napój, nie spojrzą sobie w oczy, nie wymienią się czasami prywatnymi sprawami, nie uda się poznać swoich dobrych albo słabych stron i ich najlepiej wykorzystywać. I myślę, że to, co zrobił Apple w tym tygodniu, to jest dopiero początek fali powrotów do biur. Ja myślę, że jeżeli będziemy w stanie sobie w jakimś części, bo będziemy na pewno mieli tę pracę zdalną w dużo większym stopniu niż mieliśmy, ale to raczej będzie wyznaczane przez pracodawcę, kiedy i w jakim wymiarze ta praca może się odbywać zdalnie. Żeby to zobrazować, byliśmy tu, myślę, że będziemy wracali dużo niżej i dużo częściej będziemy spotykali się znowu w biurach. Nie oczywiście w starym wydaniu, ale raczej to nie będzie więcej niż tej pracy zdalnej, nie będzie pewnie więcej niż 20% naszego czasu pracującego. To ja jeszcze dodam, na pewno Państwo, na pewno Panowie o tym słyszeli, że przeprowadzono takie badania, które właśnie pokazały, że od momentu, kiedy pracujemy w domach, tak naprawdę ten czas pracy się wydłużył, bo z jednej strony trochę popracujemy, trochę zajmiemy się gospodarstwem domowym, ale jednocześnie mając tak naprawdę do dyspozycji całe swoje biuro w laptopie w domu, na stole czy na biurku, jesteśmy w stanie zrobić więcej, dłużej i nagle się okazuje, że tak zwane nadgodziny wyrabiamy po prostu w domu. I ludzie zaczęli bardzo na to narzekać, że tak naprawdę w pandemii pracują dwa razy więcej. Były takie badania przeprowadzone w różnych krajach. To tak tutaj a propos tego, co pan właśnie mówił, jak ta praca zdalna wyglądała. Last but not least, pan Paweł Prasuła. Ja się zgodzę z panem Konradem, reprezentuję firmę IT. I może poruszyłbym hasło, co było ważne, na pewno infrastruktura i infrastruktura połączenia do internetu i użycia wszelkich narzędzi, które nas skomunikowały przy digital transformation, takim szeroko pojętym, częściej używaliśmy spotkań. Nauczyliśmy się nowych narzędzi, wręcz sprawnie. Natomiast myślę, że zbiega się drugie hasło, takie człowiek, czyli talenty. Rynek polski zaczyna dorastać, europejski, Stany Zjednoczone już dawno walczą o talenty i o ludzi w różny sposób, więc to, w jaki sposób teraz podnosimy pensje, jak dbamy o pracownika, nie jest wynikiem tylko pandemii, ale też wynikiem tego, że po prostu taki mamy moment w gospodarce. I dzisiaj drugim hasłem, które chciałbym poruszyć, jest walka o talenty. I odniosę się do prezentacji poprzedniej, z którą się nie zgadzam lub też koli mnie bezpieczeństwo. Już bardzo dawno temu Google w Polsce wybrał Pragę na swój budynek tylko dlatego, że tam było badanie zrobione, że tam właśnie jest niebezpiecznie, co pobudza ludzi do działania i ich efektywność rośnie. Jeden z deweloperów, który myślał, że już wygrał dobry kontrakt w sekcji A, go przegrał na rzecz Konesera. I wrócę, u nas w firmie będziemy starać się ludzi integrować, żeby tkanka ta ludzka nie zapomniała, co jest najważniejsze. Agile'owe teamy
które chcą działać, działają w zaufaniu, a zaufanie to jest wspólny stół, wspólna współpraca. My nie, zamiast recepcji w naszym budynku nie mamy recepcji, tylko mamy otwartą kawiarnię dla wszystkich ludzi. Tam się wykonuje blending, jest to z punktu widzenia security wręcz nieakceptowalne przez ISO, czyli certyfikację, nawiążę do certyfikowanych i energetycznych budynków. Więc myślę, że to jest właśnie ten drugi trend, dbałość o talenty, ale w rzeczywistym wydaniu, czyli ukierunkowaniu na prawdziwość odbioru człowieka w jego bliskości. No, nie da się nie wracać do biura, trzeba wracać i trzeba się przytulać po prostu. No to może w takim razie będzie coś dobrego z tej pandemii, coś dobrego wyniknie. A teraz chciałbym zwrócić się do pana Adama Jędrzejewskiego i porozmawiać o tym, co panu jest najbliższe, czyli właśnie ta mobilność i mobilność w miastach. Jak ona się zmieniła pod wpływem pandemii, ale też czy w pana ocenie to są takie zmiany, które zostaną z nami już na zawsze? Czy też jednak z biegiem czasu będziemy wracali do tego dawnego świata, który znamy? Trudne pytanie, bo trzeba byłoby być trochę prorokiem, żeby odpowiedzieć. To działa często, mobilność, nasze przemieszczanie się, mam wrażenie, działa w różnych kierunkach. Z jednej strony chcemy się bardziej izolować, przemieszczając się z A do B, czyli na przykład skreślamy transport zbiorowy publiczny, który jest najbardziej eko, który jest najbardziej sensowny i nie ma też żadnych dowodów ani badań, które by wskazywały, że są to jakieś szczególne miejsca rozprzestrzeniania się koronawirusa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, nic się nie zmieniło na świecie. Nasze miasta, te największe, są zapchane samochodami. Te samochody najczęściej, statystycznie rzecz biorąc, czy są prywatne, czy są służbowe, firmowe, one przez jakieś 95% stoją i zajmują 15 metrów kwadratowych miejsca w mieście, w naszym wspólnym mieście, gdzie mogłoby być więcej zieleni i cienia, gdzie mogłoby być więcej przestrzeni, a niekoniecznie metrowy chodnik w mieście. Więc jest dużo też dyskusji w czasie lockdownu, nie tylko w polskich miastach, ale w ogóle na świecie. Pojawiło się mnóstwo przestrzeni, tak? Mnóstwo asfaltu, morze asfaltu nagle było wolne, nie jeździły samochody, ludzie zaczęli tą przestrzeń zagospodarowywać, powstawały pasy dla rowerów tam, gdzie ich nie było, ludzie wystawiali ogródki, to też pomagało się w jakiś sposób dystansować społecznie. I wydaje mi się, że dzisiaj w tym całym przemieszczaniu się cały czas wracamy albo krążymy trochę wokół takiego tematu, jakie byśmy chcieli, żeby to miasto było. I wydaje mi się, że w którymś momencie zorientujemy się, że samochód, ja nie mówię, że samochód to jest złe urządzenie, żeby się przemieścić z miejsca w miejsce, tylko pytanie, czy my rzeczywiście wszyscy musimy te samochody posiadać i przetrzymywać, trzymać w miastach, żeby okazjonalnie z niego skorzystać. No bo miasto nie jest z gumy i tutaj pandemia niczego nie zmieniła. Pandemia pokazała, że możemy tą przestrzeń, a także nasze zachowania komunikacyjne zacząć inaczej, bardziej inteligentnie kreować. I wydaje mi się, że to jest właśnie trochę o tym, co się dzieje, żebyśmy wzięli z tych zmian trudnych i bardzo trudnych doświadczeń przecież pandemii koronawirusa, żebyśmy wyciągnęli to, co najlepsze i żebyśmy teraz odkryli, że możemy mieć dużo więcej przestrzeni dla siebie. Dla nas wszystkich niekoniecznie ona musi być wyglądać jak parking, gdzie jest jeden za drugim zaparkowany samochód, bo z tego samochodu możemy skorzystać sobie naprawdę przez smartfona wtedy, kiedy potrzebujemy na 15, 30 czy tam ile minut. Możemy jechać też czymś innym, rowerem, hulajnogą elektryczną, skuterem. Rzeczy, które nie są być może u nas tak bardzo popularne jak w krajach, nie wiem, zachodnich, nordyckich. Ale myślę, że te trendy też przychodzą pomału do Polski. Koronawirus raczej będzie przyspieszał wprowadzanie pewnych innowacji i zmian. Trzymam kciuki za to, żeby to była zmiana pozytywna, a nie powrót do własnego auta. Wszyscy byśmy sobie tego życzyli, aby żyło nam się łatwiej, choć czasami to, co jak komuś dzieje się łatwiej, to ktoś inny może mieć problem. Ale bądźmy optymistami w takim razie. A propos przyszłości i tego, żeby wszystkim żyło się dobrze, to teraz pytanie, które chciałbym skierować do pana Konrada Płochockiego. A mianowicie,
Jak deweloperzy podchodzą, jak zapatrują się jednak na te zrównoważone inwestycje, to znaczy nowa inwestycja, która ma służyć nie tylko tym, którzy w niej zamieszkają albo którzy będą w niej pracować, ale też jednak tak, żeby służyła wszystkim mieszkańcom, żeby te nowe inwestycje były otwarte na miasto. Czy to jest w ogóle trend, który będzie obowiązywał? Bo gdzieś się wydaje, że no, już powoli zaczęto tak myśleć o nowych inwestycjach. Tak, no oczywiście pytanie jest, jak definiujemy sobie zrównoważony, bo w większości z nas, czy w większości społeczeństwa wydaje się, że zrównoważone budownictwo to fajne osiedla albo pojedyncze domy pośrodku lasów najlepiej. Ostatnio taki piękny dom oglądaliśmy na jednym z portali, tysiące zachwytów w otulinie Puszczy Kampinoskiej. No proszę Państwa, pod głowę jednej, pod jedną rodzinę wycięto kilkadziesiąt drzew, do tego linia energetyczna kolejne kilkaset. I wszyscy zachwycali się, jejku, jaki piękny ekologiczny dom. No, tymczasem ekologiczne, gdybyśmy powiedzieli ekologiczne, ekologiczne, to paradoksalnie jest budownictwo bardzo wysokie i bardzo intensywne, typu możemy kojarzyć z Warszawy na przykład taki wieżowiec mieszkalny, Kosmopolitan, w centrum miasta mały zabór terenu na głowę, mało wyciętych drzew, żadnych nowych dróg, które musieliśmy wyrwać jako przestrzeń naturze. To, co pan Andrzej mówił, rowery, hulajnogi, ten mieszkaniec może spokojnie podreptać piechotą albo rowerem do pracy. Podobnie... No tak, tylko pamiętajmy, że to jest bardzo droga inwestycja i bardzo luksusowa, więc to jest elitarny przykład. Oczywiście. Podobnie chciałem właśnie powiedzieć, że mamy takie bardzo często krytykowane osiedle, którego absolutnie nie bronię, ale z punktu widzenia czysto ekologicznego jest bardzo dobre. Takie wieżowce nazywane polskim Hongkongiem, to są budynki mieszkalne, dużo, dużo tańsze i absolutnie nie bronię ich wizualnie. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli z czysto ekologicznego punktu widzenia, super, dużo osób na nie wyrywających kolejnych hektarów zieleni. A żeby Państwu to zobrazować, no to proszę Państwa, w 1950 roku około 750 milionów ludzi zamieszkiwało w miastach, teraz jest to ponad 4 miliardy. Te miasta się rozlewają na coraz to nowe tereny, wycinamy coraz więcej właśnie na przedmieściach głównie i trzeba to zatrzymać. Także to jest pytanie o to zrównoważone, natomiast to, o co zapytał Pan na wstępie, czy te osiedla, czy też inwestycje biurowe, handlowe, czy one są coraz bardziej otwarte? Oczywiście tak i takie powinny być. My jako branża deweloperska popełniliśmy sporo błędów i w tym zbyt długo słuchaliśmy naszych mieszkańców, którzy nam mówili, no fajne są osiedle niegrodzone, chyba że to ja mam kupić, to wtedy to musi być grodzone. I my zbyt długo słuchaliśmy naszych klientów. Oczywiście dobrze, bo każda firma musi słuchać klientów, ale rzeczywiście te budynki za bardzo odcinają się od tkanki, w której są umiejscowione. Dzisiaj absolutnym trendem jest to, że płoty są klisze, są ewidentnie uznawane za wyraz takiego już na pewno niemodnego ruchu, który zaczął się w latach 90. Dzisiaj bardziej nam się kojarzy to z krajami postradzieckimi, a nie z budynkami czy osiedlami, które uważamy za takie wyznaczniki dobrych standardów właśnie z krajów skandynawskich. Tam nikt sobie nie wyobraża tego, żeby stawiać płoty. No tylko ta dyskusja trwa, tylko jednak inaczej jest w krajach skandynawskich i powiem szczerze, że jednak pamiętajmy, co było przyczyną tego grodzenia tych osiedli. No to jednak była kwestia bezpieczeństwa. I wydaje mi się, że dla wielu ludzi wciąż ta kwestia jest bardzo, bardzo istotna. No, nawet jak się buduje domy jednorodzinne, to jednak wszyscy je grodzą. Nie tak jak w Stanach, gdzie widzimy dom obok domu, wielkie posiadłości nieogrodzone. Dyskusja bezpieczeństwa. Tak, prawda? A z drugiej strony, gdy porównamy liczbę przypadków postrzeleń, to pewnie byśmy bardzo dobre wyniki mieli w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, no, więc powinniśmy się nie grodzić teoretycznie. Ale to akurat kwestia dostępu do broni, to jeszcze inna. Ale absolutnie ma pan rację, że tak nasi mieszkańcy chcą. Mimo tego, że powszechnie deklarujemy, że nie chcemy grodzonych osiedli, to jako deweloperzy odbieramy to w drugim pytaniu, ale czy osiedle na pewno będzie zamknięte i grodzone? Dzisiaj z osiedli premium płynie dobry przykład, że tych osiedli się nie grodzi. I to się będzie przenosić na coraz to tańsze produkty i to jest bardzo dobrym kierunkiem. I coraz to odważniejsi deweloperzy nawet narzucają
ten brak ogrodzeń swoim mieszkańcom czy swoim użytkownikom i zapraszają ten świat zewnętrzny. Tak w przypadku biurowców, jak i w przypadku, nie wiem, miejsc typu osiedla mieszkaniowe, ale nawet w przypadku niektórych industrialnych inwestycji, takich jak magazyny, część deweloperów, pojawiają się takie jaskółki, gdzie część tej inwestycji jest otwarta, ona zaprasza sąsiadów, których nie ma najczęściej dużo, ale jednak, żeby mogli sobie na jakąś część terenu swobodnie wejść. Bardzo dziękuję serdecznie za tę wypowiedź. Pan Jacek Hutyra, Climate Officer Orange Polska. No i tutaj warto podkreślić, że pan jest pierwszym w historii Polski Climate Officerem. Jest takie stanowisko i od teraz w Polsce, więc gratuluję, to po pierwsze. A po drugie właśnie chciałbym pytać o klimat i o to, jak i deweloperzy, i generalnie cały ten rynek nieruchomości może sprawić, że z naszym klimatem będzie lepiej, a nie gorzej. To oczywiście już popadło na wstępie, że zależy od tego, jak się liczy wpływ nieruchomości na klimat, to będzie to od 20-kilku do ponad 40% całości wpływu naszego na klimat, emisji gazów cieplarnianych, więc jest to po prostu bardzo dużo i to nie ulega żadnych wątpliwości. I oczywiście w zależności od tego, w jakim sektorze działa firma, w jakim kraju, jaki ma model działania, jak jest rozłożona geograficznie, no to ten wpływ na nieruchomości procentowy będzie różny, ale zawsze znaczący. No, dla przykładu Orange Polska z własnego podwórka to jest trochę mniej niż średnia, bo to jest kilkanaście procent mniej więcej, ale to dalej jest bardzo dużo. I w oczywisty sposób każda firma, która poważnie myśli o zarządzaniu, o redukcji swojego wpływu na klimat, powinna koncentrować się na tych obszarach, gdzie ten wpływ jest największy. I ciężko wyobrazić sobie firmy, są wyjątki, ale ciężko wyobrazić sobie firmy, gdzie nieruchomości są bez znaczenia. Raczej wręcz przeciwnie, jest wiele do zrobienia. No i oczywiście tutaj są dwa podstawowe obszary działania. Po pierwsze sam wolumen tych nieruchomości, z których korzystamy, który przekłada się w oczywisty sposób na wpływ na klimat, bo to jest użycie terenu, bo to są te materiały, z których to jest zbudowane, to jest bieżące utrzymanie tych nieruchomości, ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie, wszelkie systemy, a potem oczywiście ewentualne adaptacje aż po koniec życia takich nieruchomości. Więc po pierwsze ten wolumen dopasowany do potrzeb, dopasowany do modelu działania firmy, bo nie ma nic gorszego niż marnowanie, a w kontekście nieruchomości po prostu są przestrzenie, które są niepotrzebne i niewykorzystane albo które rozmijają się z potrzebami użytkowników, to po pierwsze. No a po drugie oczywiście sama efektywność tych nieruchomości, no bo olbrzymią częścią tego wpływu nieruchomości na klimat to jest po prostu energia. Zwłaszcza w takim kraju jak Polska, gdzie 70% energii pochodzi nadal z węgla. Jest to więc energetyka bardzo emisyjna. I wszelka nieefektywność budynków, czy to pod kątem izolacji termicznej, czy to pod kątem wykorzystania prądu, czy pod kątem takiego dość niefrasobliwego podchodzenia do rozmaitych systemów zarządzania zasobami w nieruchomościach kończąc, to wszystko przekłada się bardzo konkretnie na efekty. Więc akurat w przypadku telekomunikacji i usług cyfrowych to jest taki obszar, raczej dla nas szans niż zagrożeń. Oczywiście my musimy zająć się naszymi nieruchomościami. To jest obszar, który jest absolutnie wliczony i zarządzany przez nas na bieżąco w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Orange Polska, ale dla klientów mamy też usługi typu właśnie Smart City, czyli inteligentne miasta, czy inteligentne budynki wspierające no, poprawę efektywności, poprawę wykorzystania zasobów w nieruchomościach, żeby tym wpływem na bieżąco zarządzać i go realnie redukować. Bardzo serdecznie dziękuję. A teraz pan Robert Kostro-Olechowski. Pan wspomina już na samym początku naszego spotkania o kwestii dotyczącej well-being użytkowników nieruchomości i do tego chciałbym, żebyśmy wrócili. Chciałbym pana prosić o nieco więcej, ale też porozmawiamy jeszcze właśnie na temat tego powrotu do biur. Gdzieś już w trakcie naszej dzisiejszej konferencji o tym wspominaliśmy. Czy łatwiej do biur będzie wrócić tym, którzy przez lata, przez całe swoje życie zawodowe w tym biurze pracowali i dla nich było to oczywiste, że trzeba wyjść z domu, żeby pójść do pracy, a co z tymi, którzy jednak bardzo łatwo się przyzwyczaili do tego pracowania z domu, do tego młodszego pokolenia pracowników, tego pokolenia nazywanego Y, pokolenia Z? Czy oni będą w ogóle chcieli wrócić do tych biur nawet na 2 dni w tygodniu? Tematy są bardzo ambitne poruszone w tych pytaniach, ale postaram się jak najkrócej odpowiedzieć, żeby się zmieścić w czasie
odniosę się najpierw do tych technologii. Jakie technologie mogą być wykorzystywane, aby wspierać ten well-being? Tutaj przede wszystkim, moim zdaniem, musimy zacząć skupiać się na użytkowniku, czyli mamy to projektowanie w centrum, którego jest użytkownik. To było wspominane w poprzedzającej naszą rozmowę prezentacji. I w tego typu projektowaniu coraz częściej uwzględnia się układy, które mają tym użytkownikom pomagać. To mogą być na przykład, to może być oświetlenie, gdzie mamy już wdrożone w Polsce na wielu budynkach sterowanie oświetleniem w technologii human-centric lighting, czyli gdzie użytkownik, gdzie osoba użytkująca oświetlenie jest w centrum tego budynku, czyli to tak naprawdę oświetlenie się dostosowuje do wymagań użytkownika. Dostosowuje się w bardzo prosty sposób, ponieważ my jako człowiek jesteśmy istotą, która przez dziesiątki tysięcy lat ewolucji przyzwyczaiła się do po prostu światła słonecznego, dziennego. Oświetlenie sztuczne, które mamy w swoich domach, które mamy w swoich biurach, jest dla nas jako ludzi czymś nowym, całkowicie nowym. Więc serwowanie naszym oczom i naszemu organizmowi oświetlenia sztucznego, które ma stałą temperaturę barwową w ciągu całego dnia, od samego rana do samego wieczora, jest dla naszego organizmu bardzo niezdrowe. Powoduje problemy z bezsennością, problemy z ciśnieniem. Jest bardzo dużo artykułów naukowych na ten temat, materiałów również wideo. I coraz częściej użytkownicy biur, tudzież inwestorzy zastanawiają się nad technologią na przykład human-centric lighting, która dostosowuje po prostu temperaturę barwową oświetlenia do aktualnie panującej pory dnia, czyli rano emituje nam światło o temperaturze barwowej bardzo zimnej, pobudzającej. W ciągu inaczej, rano mamy temperaturę ciepłą, w południe mamy temperaturę barwową zimną, czyli wysoką temperaturę barwową, wieczorem mamy temperaturę barwową znowu niską, czyli oświetlenie ciepłe. To jest przykład technologii, która dostosowuje się do takiego użytkownika i zapewnia nasz well-being. Innym przykładem może być na przykład system, który dba o jakość powietrza w budynkach, co jest niestety, muszę przyznać, bardzo często zaniedbywane, ponieważ mam tutaj do czynienia z bardzo dużą ilością projektów budynkowych, szczególnie w instalacjach biurowych. I ten temat jakości powietrza moim zdaniem jeszcze nie jest dostatecznie brany na poważnie pod uwagę, ponieważ układy wentylacji, które są stosowane, klimatyzacji, wentylacji, nie są jeszcze tak doskonałe, aby zapewniać nam jakość powietrza, czyli na przykład odpowiedni poziom CO2 na odpowiednio niskim poziomie. A badania wykazują, że zbyt wysoki poziom CO2, na przykład w salach konferencyjnych, w open space'ach, w pomieszczeniach biurowych, powoduje spadek efektywności umysłowej danej osoby o 10%. To jest bardzo dużo. Czyli jeżeli mamy na sali 100 osób i każda z tych osób pracuje o 10% mniej wydajnie z powodu słabej jakości powietrza, czyli na przykład wysokiego poziomu CO2 w tym pomieszczeniu, w tym open space, no to mamy taki efekt, jakby 10 osób nie pracowało, ponieważ mamy 10% spadek efektywności energetycznej, efektywności umysłowej na całej grupie tych osób. Więc zdecydowanie według mnie to są najważniejsze technologie, które mogą wspierać nasz well-being w budynkach, które powinny być doceniane w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach, po to, aby zapewnić osobom, które są zainteresowane użytkowaniem tych biur, są zainteresowane pracą w tych biurach, aby zagwarantować odpowiednie warunki. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o jakość powietrza, to jest także poziom PM2,5, ponieważ jest to temat bardzo medialny, słyszymy wszędzie we wszystkich stacjach telewizyjnych, jakiej byśmy nie oglądali, praktycznie wszędzie słyszymy o bardzo wysokim poziomie PM2,5 pyłów zawieszonych w powietrzu. Szczególnie ten problem pojawia się zimą. I bardzo dobrze sobie radzi z tym rynek
taki konsumencki, czyli rynek na przykład małych oczyszczaczy powietrza, gdzie mamy naprawdę wysyp, teraz bardzo dużo osób ma w domu bądź w mieszkaniu mini oczyszczacz powietrza, który oczyszcza te pyły PM2,5, PM10, nawet mniejsze pyły. Natomiast w powierzchniach biurowych cały czas ten problem nie jest jeszcze na tyle mocno poruszany, abyśmy mogli mówić o całkowicie czystych budynkach. Więc obniżenie poziomu PM2,5 w samych budynkach i przeprowadzanie odpowiedniej filtracji według mnie jest również kluczowe, aby użytkownicy chcieli wracać do tych przestrzeni. No właśnie, panie Robercie, tu zmierzając powoli do końca, przepraszam, że wpadam w słowo. Sądzi pan, że wszyscy z ochotą wrócą do tych biur? Ci młodsi też? Oczywiście, że nie. I to jest temat bardzo, bardzo skomplikowany i bardzo szeroki. Szczególnie moim zdaniem dla osób z pokolenia, tak jak pan wspomniał, YZ, gdzie to są, czasami jest to określane mianem milenialsów, tak, szczególnie w przypadku pokolenia Y, gdzie to pokolenie jest trochę już cyfrowe, a w przypadku pokolenia Z to jest pokolenie bardzo cyfrowe, albo nawet wręcz internetowe. Takim osobom bardzo często będzie trudno wracać do biura, ponieważ przyzwyczaiły się one, bądź przyzwyczailiśmy się, ponieważ też jestem członkiem tego pokolenia, do tej pracy zdalnej i doceniamy te plusy, które zostały tutaj wcześniej wspomniane przez pana Konrada chociażby, czyli chociażby, że zaoszczędzamy czas na dojazdy. To jest coś, czego nie można wynagrodzić w inny sposób. Natomiast aby ten powrót był traktowany jako coś, co jest w stanie nas rozwinąć i w stanie nam pomóc, a nie takie zło konieczne, to musimy zapewnić tym pokoleniom YZ specjalne warunki do pracy w tych biurach. Czyli przede wszystkim musimy dać im ten well-being, dać im to, co mają w swoim mieszkaniu, czyli na przykład dać im elastyczność, możliwość wyboru, czy dzisiaj chcą pracować z domu, czy dzisiaj chcą pracować z biura, dać im możliwość na przykład korzystania z nowoczesnych technologii, z użytkowaniem takiego prostego narzędzia, które każdy ma w kieszeni, telefon komórkowy, co jest dla pokolenia Y bądź Z szczególnie ważnym narzędziem, ponieważ wszyscy używamy telefonów komórkowych do bardzo wielu rzeczy, a teraz wchodzą już technologie, które na przykład pozwalają zarezerwować biurko z poziomu telefonu komórkowego, zarezerwować salę konferencyjną, zarezerwować rzutnik, catering, zarezerwować nawet taksówkę dla naszego gościa, który przyjechał nas odwiedzić i chcielibyśmy go odwieźć na lotnisko. I to wszystko możemy zrobić z poziomu aplikacji, z telefonów komórkowych. To są dla wielu osób, można powiedzieć, gadżety bądź bariery. Natomiast musimy brać pod uwagę tego typu rozwiązania, aby te osoby, które są szczególnie cyfrowe i szczególnie technologiczne, zachęcać do korzystania z biur, i aby nie traktowały tego jako pewnego rodzaju zło konieczne. Tak, przychodzę do biura, bo szef mi każe. No, jak słyszeliśmy właśnie, no Apple każe wszystkim przyjść, a tam pewnie milenialsi też pracują, co paradoksalne, prawda, że ten twórca telefonów komórkowych między innymi oczywiście zachęca do pracy biurowej. Tu nawiązuje do przykładu podanego przez jednego z panów. A propos technologii i tutaj last but not least, pan Paweł Prasuła. No właśnie, bo ta cała infrastruktura technologiczna jest szalenie ważna dla najemców. Więc teraz pytanie do pana, jakie zmiany, jakie trendy teraz na rynku zachodzą, obowiązują w kwestii właśnie tej technologicznej infrastruktury nieruchomości? Powiem szczerze, że połączył pan technologie budynkowe, które ja bym w ogóle ominął, szczerze powiem, bo przysłuchuję się panu Adamowi, wszystkim moim przedmówcom i próbuję złapać jakby myśl swoją, co bym chciał powiedzieć. I chyba każde z zagadnień, które zostało poruszane, jest tak szerokie, że wymaga redefinicji. I chyba nie nawiązywałbym do pana pytania w ogóle i ominąłbym to pytanie. Na pewno technologie i
software sam i hardware jest coraz doskonalszy. Dostęp do internetu, dostęp do rezerwacji, cała integracja, czyli zagadnienie integracji urządzeń, czy też software'u i urządzeń jest prostsze, bo po prostu lepsze standardy chodzą na tym wszystkim. Ale odniósłbym się do poprzedników, do pana Adama i myślę, że rzeczywiście miasta potrzebują więcej tego miejsca dla ludzi. Nie zgodzę się z panem Konradem, że te budynki takie duże to jest super optymalizacja miejsca, ale to nie o to chodzi, bo po prostu kwestia zacienienia czy też życia wśród takich budynków jest kwestią bardzo trudną i często jedni się wprowadzają, a inni chcą się wyprowadzić 300 metrów dalej. No i nawiążę do pana Jacka i do Orange'a i spuentuję czymś takim, że chciałbym bardzo, żebyśmy poszli w stronę po prostu uproszczeń i takiego simplicity, a taka energetyczna wartość największa, że to, co jest wybudowane, to warto by było, żeby tego nie burzyć, tylko próbować to na nowo adaptować. Z punktu widzenia urbanistycznego, bo musimy pamiętać o tych, że żyjemy w mieście obok ludzi, którzy niejako niekiedy nam nie pasują, czujemy się niebezpiecznie, ale to są nasze lęki, ale oni zawsze tam byli i trzeba ich brać pod uwagę. I warto odnawiać budynki lub też adaptować infrastrukturę starą na tyle i na ile się da. Oczywiście jak traci swoją efektywność energetyczną lub też funkcjonalną, to ją zastępować, ale warto jest po prostu pamiętać, że raz wypostawiony budynek to wydatek brutto, którego się nie da odzyskać, stawiając drugi budynek nowy w to samo miejsce, co jest pewnie najprostsze, więc tak bym chyba zakończył moją wypowiedź. Panowie, dziękuję serdecznie, dziękuję, że byli panowie z nami. To była sesja Trends, która mam nadzieję, że dostarczyła ciekawych odpowiedzi na pytania o to, jakie są teraz te trendy i jak ten rynek będzie się zmieniał. Panowie, dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Dzięki serdecznie. A Państwa już teraz zapraszam na kolejną sesję. To będzie sesja zatytułowana Design and Experience. No, nazwa zdradza wszystko, ale nim zaczniemy rozmawiać na ten temat, to krótka przerwa.